Wow, podoba mi się w tym muzeum. Wow, Krzyś, spójrz na tę koronę. Niesamowite. Ciekawe, kto był jej właścicielem. To musiało kosztować majątek. Tak, wasza wysokość. To najlepsze muzeum w mieście. Ach, daj spokój. Marek, zabierz ich stąd. Nie mają królewskiej krwi. Wedle życzenia. Nosiłbym taką koronę. Wybaczcie, ale musicie wyjść. Z rozkazu księżnej Aliny. Jej? Tak, pospieszcie się, proszę. Ona jest księżniczką, wiecie? Ciekawe. Wasza wysokość, zająłem się nimi. Możesz cieszyć się wystawą. O mój Boże, co za korona! Takiej jeszcze nie miałam. Tak, fajny okaz. Jest piękna. Masz świetny gust. Powiedziałbym nawet, że doskonały. Cóż, księżniczka Alina przywykła do tego, czego dusza zapragnie. Mamma mia! Wasza wysokość, co te wszystkie rzeczy tutaj robią? Są własnością muzealną. Jestem księżniczką, więc wszystkie najlepsze rzeczy są moje. Oficerze, spójrz tylko. Wszystkie przedmioty tutaj są. Ona je ukradła. Jesteś aresztowana za kradzież. Zgadza się. Zabierzcie ją. Wezmę to sobie. Zaraz to wraca do muzeum. A ty wracaj tam, skąd przyszłaś. O, co za wstyd! Jak to się stało? O rany! Witaj w więzieniu, księżniczko. Wygląda na to, że Alina nie odsiedzi wyroku sama. To jak w zamkowym lochu. Hej, to moje miejsce. Idź stąd. Okej, cokolwiek powiesz. To łóżko też jest moje. Idź sobie tam, do kąta. Wszystko w tej celi jest moje. O nie, tak nie będzie. Oficerze, chodź tutaj. Co się dzieje? Już idę. To musi mi pomóc. Oficerze, może mnie pan wypuści? Nie biorę łapówek. Przygotuj palce, księżniczko. O nie, tylko pogorszyłam sprawę. Jak to zdjąć? Wyluzuj, otworzę ci kajdanki, tylko nie jęcz. Dobra, dawaj palce. Ale to nie było za darmo. Dobrze. Pff, sprawdza. Prawdziwe, biorę to jako zapłatę. Potrzebuję łóżka. Które wybrać? Na co się patrzysz? Dam ci kolejną koronę, jeśli dasz mi łóżko. Umowa stoi. Dawaj mi to. Nie, nie, tylko nie moją. Masz tą. Nie jest gorsza, a kształt bardziej do ciebie pasuje. Właściwie to tak. O, jakie miłe uczucie. To bardzo dobra propozycja. Dobra, możesz wziąć łóżko. I tak jest lepsze niż róg. Ała! A może nie? Co to jest? Co te wszystkie narzędzia tutaj robią? Co? To jakiś żart? Przydadzą się, uwierz mi. Podziękujesz mi. W porządku, to dobra okazja. Jej wysokość wróci i zastanie dom czysty. O rany, słucham? Marek, mam dość tutaj siedzenia w tej sukience. Przynieś mi nową, rozumiem. Czy powinienem wziąć tę czerwoną od Tiora? Weź tą i nie zapomnij też niebieskiej. Hej, księżniczko, konfiskuję ci smartfona. Ale dlaczego? Gadżety nie są dozwolone w celi, więc żadnych ploteczek z psiapsiułami. O, pamiętam te ściany. Kontrola jest obowiązkowa. Pomachaj do siebie. Podoba ci się, co? Mam paczkę dla więźnia. Przekaż to dalej. Nic się nie zmieniło. O, moja paczka jest tutaj. Tak, fajnie. Jest dokładnie tak jak na zdjęciu. Wasza wysokość, jestem tutaj. Moje sukienki. Wszystkie tutaj są. Zaraz, chwila. Co to jest? Co? Suknie dla jej wysokości. W celi nie wolno nosić sukienek. Co za dziwne, tu macie zasady. Zabieraj stąd swoją szafę. Okej, a ty bądź tam cicho. Może tylko jedną. No dalej, już prawie sięgnęłam. Tak, rozpieszczona Alina będzie miała trudności z pogodzeniem się z więziennymi warunkami. Hej, to też. Doskonale, ziemia jest miękka. Co robisz? Teraz jest tu brudno. Proszę o ciszę. Moje sukienki zostały zabrane. A teraz muszę siedzieć na kupie ziemi. Proszę, bądź cicho. Przyniosę ci twoje sukienki. Tylko mnie nie wydaj, dobra?
porządku. Podoba mi się ta opcja. Pączki, pączki z lukrem. To którędy mam iść? Chyba tędy. Nie mam ogona? Dobra. Hej, księżniczko, łap! Wow, moje ubrania! Wreszcie! Tak! Mam też gorsety. Cicho, obudzisz strażnika. Bądź cicho! Alina naraża operacjantka na niebezpieczeństwo. Oficer Wong wyczuwa przestępców nawet we śnie. Uciekinierzy? O, nie, nie, nie. Co się dzieje? Kto krzyczy? Ach, jestem taka szczęśliwa! Cicho, księżniczko. Co wy tu robicie? Łopata? Wszystko jasne. Hej, ryjówko! Właśnie wyrównywałem podłogę. Ta, powiedz o tym kretom. Zakopuj tunel. Dobra, już. I żadnych sukienek. On jest wredny. Zabrał nawet gorsety. Tak, miałem szczęście z tymi przestępcami. To twoja wina. Słyszysz mnie? Twoja i tej łopaty. Ach tak? Plan by zadziałał, gdyby nie twoja histeria. Prosiłem, żebyś była cicho. Wszystko zepsułaś. Obiad podano. Smacznego. Wow, dzisiejsza owsianka nie jest sucha i jest nawet trochę ciepła. Lepiej jedz, księżniczko. Nie dają tu nic innego i musimy mieć siły. Nie, mam lepszy pomysł. Wow, jestem zmęczony. Ale kurz sam się nie zetrze. O, mój pędzel! Cisza! Co się dzieje? A, racja! Czas na obiad i wysokości. Makaron na obiad oznacza, że życie jest miłe. Mniam, mniam. No dalej, gdzie jest Marek? Dzień dobry, ugotuję dziś pani ulubione danie. Tylko potrzebuję więcej miejsca. O, widzę właściwe miejsce. Sekundka. Uwielbiam makaron. Co? Czy mógłbyś odejść od stołu? Mam tutaj ważną rzecz do zrobienia. Co masz na myśli? To jest moje miejsce pracy. Tak, tak, ale teraz będzie mi służyło jako miejsce pracy. O wiele lepiej. Teraz zaczynamy. Dziś gotujemy krewetki po królewsku. O nie, chłopaki, nie kłóćcie się. Chcę żyć! Ugotuj jego! Ach, w porządku. Niebezpieczni goście. Kontynuujmy. Już wygląda pysznie. O, Marek jest świetnym kucharzem. Właściwie to jestem zwycięzcą międzynarodowego konkursu szefa kuchni wśród służby. Ała! Perfetto. Umieram z głodu. Pospiesz się. Gotowe. Smacznego. Wreszcie trochę przyzwoitego jedzenia. Wygląda niesamowicie, jak zawsze. Dzięki, Marek. Co to za dziwny zapach? O, to jest owsianka. Dobra, już pójdę. Jak mam jeść więzienną owsiankę po wszystkich moich ulubionych, wykwintnych daniach? Dlaczego się na mnie gapią? Tak bardzo chcę tego spróbować. Sądząc po ich twarzach, to jasne. Marek! Dobrze, przyznaję, dzielenie celi z Aliną nie jest takie złe. Pycha! No to zaczynamy. Fajnie, takich zdjęć jeszcze nie miałam. Proszę się nie ruszać. Gotowe. No zobacz. Zadowolona? Nie, coś jest nie tak. Zróbmy to jeszcze raz. Ta płyta zakrywa moją piękną sukienkę. Tak, bez tego będzie lepiej. 3, 2, 1. Gotowe. Może być. Mam nadzieję, że teraz jej się to spodoba. Jest okej, co? O, myślę, że to okropne. Nie podoba mi się tutaj oświetlenie. O, wiem. Chodź ze mną, oficerze. Cóż, to zajmie trochę czasu. Wygląda na to, że księżniczka postanowiła zorganizować sesję zdjęciową upamiętniającą jej więzienne przygody. Teraz nie poczytam sobie w ciszy i w spokoju. Tylko, że w tej sprawie Alina zbytnio wierzyła w oficera Wonga. To wspaniałe zdjęcia! Tak, nie jesteś najlepszym fotografem. Muszę wezwać mojego sługę. Żadnych smartfonów? Właściwie to mam prawo do jednego telefonu. Okej, prawo jest prawem. Zadzwoń, tylko się pospiesz. Ach, te księżniczki. Moja babcia ma fajniejszy telefon. Halo, Marek? Potrzebuję lokalizacji na sesję zdjęciową. Jestem spakowany. Wydaje mi się, czy gdzieś go już widziałem. Nie, to mało prawdopodobne. Och, kiedyś rzucę pracę i przeniosę się na wyspy.
To zdjęcie jest ładne. Wow, to jakiś zamek. Tak, podoba mi się to wnętrze. Jestem gotowa. Księżniczka Alina i tak osiągnęła swój cel. Teraz zdjęcia powinny okazać się naprawdę luksusowe. To wszystko. Gratulacje, skończyliśmy. Uff, co za dzień. Tak, fajnie wygląda. Ups, oficer zapomniał zamknąć drzwi. To moja szansa. Ale Antek! Naprawdę uciekł? Fotografowie muszą naprawdę ciężko pracować. Świetnie, w samą porę. Nie miałem zamiaru uciekać. Zabrałem nasze kartoteki. O, ale dlaczego? Pomogą nam się stąd wydostać legalnie. Wchodzisz w to? Tak, całkowicie. Widzisz te artykuły i wycinki prasowe? Więc opowiem ci teraz moją smutną historię. Właściwie to też pochodzę z rodziny królewskiej. Moje życie szło dobrze, ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Byłem księciem. Tego dnia siedziałem w swoim zamku i postanowiłem napić się kawy. Dzięki! Świetnie pachnie. Ekskluzywne ziarna są warte swojej ceny. Więc co nowego w moim królestwie? I w tym momencie pojawił się policjant i aresztował mnie za kradzież obrazu, o którym nawet nie słyszałem. I tak trafiłem do więzienia. Ale dlaczego? Myślałem o tym przez lata, aż zobaczyłem twojego sługę. To mój Marek. Czy to jego sprawka? Marek kiedyś u mnie pracował. Ukradł obraz i wystawił mnie. Teraz z tobą zrobił to samo. Masz rację. Nie wiem, jak te wszystkie bogactwa trafiły do mojego zamku. Myślałam, że to prezenty. Musimy natychmiast powiedzieć o tym Wongowi. Oficerze Wong, obudź się. Mamy pilne informacje. Wiemy, kto ukradł obraz i te wszystkie rzeczy. Tutaj, spójrz. To był Marek, sługa. Dziwne. Dlaczego nie uciekliście? Dlaczego? Jesteśmy niewinni. Winny jest sługa Marek. Ach, kocham te wszystkie perełki, sztukę, wiecie. Ale przede wszystkim kocham biżuterię. Moja księżniczka? Widzisz, to był on. Jest złodziejem. Aresztuj go i wsadź za nas do więzienia. Marek, jesteś aresztowany. Ale ja jestem niewinny. Służyłem wam wiernie. Kłamca. Ciesz się swoją celą. O, jest taki fajny. Każdy jego nowy sekretny pokój jest lepszy niż poprzedni. Uwielbiam go. Poruczniczko Sharp, koniec zabaw i zabieraj się do swoich obowiązków. Mamy dziś zwolnienie jednego z więźniów. Znowu cię mam. O, będę za tobą tęsknić. Jet, twoje rzeczy. Uważaliśmy na nie. To on. To jest moje więzienie. Tu będę odsiadywał karę. Poruczniku, moje rzeczy są teraz brudne. Czy to naprawdę ty? Tak, to ja. Rany, Julek. Nic mi nie jest. Jestem twoją wielką fanką. Witamy w naszym więzieniu. Połóż tutaj swoje rzeczy. Cóż, to tylko smartfon z najnowszej serii, z najnowszym superaparatem, specjalną lampą oświetleniową. Bez komentarza. Jest po prostu fajna. Właściwie widziałam wszystkie twoje filmiki. Miło poznać tak uroczą fankę. Komu miło, temu miło. A tak, mam też hantle. Hej, przestań się przechwalać. Ajajaj, narobiłeś tu bałaganu. Jet, twoje zwolnienie zostało anulowane. Odsiedzisz drugi wyrok za swoje zachowanie. O, cześć sąsiedzie. Hej wszyscy, to jest mój kolega z celi. Ale to wcale nie moja wina. O, mama dzwoni. Cześć mamusiu. Tak, nic mi nie jest. Cela jest świetna, jedzenie też jest dobre. Nie, bardzo mi się tu podoba, naprawdę. Hej, możesz przestać? Nie jesteś tu sam. Okej, jak chcesz. Tyle, że mój sąsiad jest trochę zdenerwowany. Au! Kto się denerwuje, ja? Och, mam pomysł. Hej, Marek. Co znowu? Chcesz się zamienić? Dam ci kod, a ty mi daj telefon. Weź go. Dzięki. To ja dziękuję. To świetna okazja. Tylko zdejmij nogi. Czas zrobić nowy filmik. Witam, przyjaciele. Pokażę wam teraz moją celę. To miejsce, w którym jemy obiad i pijemy herbatę. Tak, dostałem drugi wyrok. Daj spokój. Och, ci blogerzy. Co?
O tak, przypadkiem upuściłem hantlę na stopę naczelnika. Poruczniku Szar, co tu się dzieje? Dlaczego nasz nowicjusz wszystko filmuje? Jest po prostu popularnym blogerem. Bardzo popularnym. No to kontynuujemy. I co z tego? Kręci wycieczkę po celi. Spocznij! Teraz przedstawię wam naszego naczelnika i poruczniczkę Szar. To żadna gwiazda, tylko zwykły przestępca. Halo szefie, przywitaj się. O, zrobię to. Ale to był live. A teraz jest konfiskata. Skąd masz telefon? Dawaj to tu. Rozmowa skończona. Jet nie oddzwoni. Nie widzę znaku, że telefony są zabronione. A teraz widzisz, spryciulo? A co z wycieczką po mojej celi? Pokażę ci wycieczkę po celi. Masz, bierz to i sprzątaj tutaj. Ty też, trzymaj. Zaczyna się. Naprawdę? I jak ci idzie, kolego? Powoli, a tobie? Prawie wszystko posprzątałem. Cóż, zobaczmy. Tak, świetnie. Tak właśnie myślałem. Nieźle, nieźle. A co tu mamy? Idealnie. Chłopaki! O, przyszły paczki. Nareszcie. Tak, tak, ta jest twoja, a ta jest dla ciebie, Marek. Nie dotykaj mojej. Jesteś taki niegrzeczny. Wow, czekam na tę paczkę od pierwszego dnia. Od 2 tygodni marzyłem o chipsach i coli. A ty co masz? Mam nadzieję, że to, o co prosiłem. O tak, tak jest, mój mały chlebku. O, lubimy ten sam chleb. Z czego ty się cieszysz? Co jest w nim takiego szczególnego? To co? Żarówka? I nie tylko. Patrz, mam tu cały zestaw narzędzi budowlanych. Mama też musiała dołożyć trochę dekoracji. To imponujące. Dalej, chodź. Trochę się zacięło. Wszystko mi się teraz przyda. Ile narzędzi. Ale dlaczego? Zamierzasz uciec? Lepiej. Tak, jeszcze jeden mały szczegół. Dla mojej uroczej fanki. Och, Marek, jesteś takim dżentelmenem. Cóż, to prawda. A teraz do dzieła. Czas zmienić to nudne łóżko w uroczy i co najważniejsze, przytulny, sekretny kącik. Czas na tego puszystego kumpla i kilka poduszek. Bez oświetlenia się nie obejdzie, prawda? O, to jest piękne! Cóż, to jest lepsze niż tylko ucieczka. Nie zamierzam uciekać. Tak w ogóle, mam inny pomysł. Zrobię wycieraczkę do wejścia do mojego sekretnego pokoju. Nabijałeś się z mojego chleba. Ach, poruczniku, wie pani, szkoda, że nikt nie zobaczy mojego nowego pokoju w więzieniu. Czekaj, Marek, nie denerwuj się. Możesz zabrać mój smartfon. Cześć, kochani. Chcę wam pokazać mój nowy sekretny pokój, który zbudowałem w więzieniu. A ja mam z nim mieszkać. Pani oficer, ale co z zakazem naczelnika? Nie jesteś za mądry? Będziemy mieć kłopoty. Więc o co chodzi? Nie zwracajcie uwagi. Co się tu dzieje? Cóż, postanowiliśmy tu posprzątać, więc sprzątamy. Dobra, tylko nie przesadzajcie. Hej, chcesz do nas dołączyć? Ja? Jestem bardzo zajęty. To kolejna zaleta tajnego pokoju. Czas na coś wielkiego. Zamierzam stworzyć romantyczną atmosferę w moim pokoju. W tym celu przygotowałem ładny wystrój. Kule, naturalne świece sojowe. Co nowego? Jet, czytaj swoje wiadomości gdzie indziej. Jestem tu zajęty. Lepiej nie zostawiać tego otwartego. Więc jak tam moja skrytka? Nieźle. Niech zobaczę. Cudownie. Smakołyki są na miejscu. Trochę soku z winogron. Ostatni szlif. Wygląda dobrze. Mam wszystko dokładnie tak, jak chciałem. Cóż, teraz pozostaje najważniejsze. Zapytać o randkę. Ja? Jesteś pewien? Nie ty, Jet. Odsuń się. Woła mnie. Sekundę. Ach, to takie ekscytujące. Witam. Oto jestem. Cześć. Ten wieczór właśnie stał się o wiele przyjemniejszy. Mam tu coś. Częstuj się. Dzięki. Za nas. Jest pyszne. Och, teraz jest tu jeszcze bardziej romantycznie. To dla ciebie.
Hej, możecie być cicho? Próbuję tu spać. Zrujnowałeś naszą romantyczną chwilę. I nam też przeszkadzasz. Mam go tak dość. To wszystko, mam już dość. Ała! Czas dać mu nauczkę. To też jego zły wpływ. Teraz zobaczysz to wszystko na własne oczy, strażniku Walker. Nie dają mi tu spać. Co się tu dzieje? To twoja wina, Marek. Poruczniczko Sharp, wstydź się. Zwalniam cię. Co? Nie, niech pan tego nie robi. Jet, wyznaczam ci rolę policjanta. Gratulacje. Steffi, masz tu nowe ciuchy. Ale nie rozumiesz, to sam Mark Radnor, światowej sławy bloger. Myślałam, że zostaniemy przyjaciółmi, ale nie jest tak źle. Światowej sławy bloger, co? Wow, to naprawdę świetne filmiki. Zasubskrybuję, zanim ktokolwiek zobaczy. Fajnie jest być policjantem. Hej, Radnor, paczka dla ciebie. Świetnie, w samą porę. Więc mam bochenek i chipsy też. Chwila, już nie będziesz robił swoich sztuczek, co? O, tak, plan zadziałał. Steffi, zobacz, co mi przynieśli. Chipsy! Nie, to coś lepszego. Mogłabyś... Dzięki, to taka sztuczka i nic więcej. Wow, łopata? To nie wszystko, poczekaj chwilę. Hełm i latarka. Nadal nie rozumiem, jak to robisz. I co z tym wszystkim zrobimy? Oczywiście nowy sekretny pokój. Szkoda, że znowu nie mam aparatu. Właściwie... Dokładnie. Mamy kamerę bezpieczeństwa. Możesz tego użyć. Steffi, jesteś genialna. Jest idealna do streamowania. Witam wszystkich. Tu znów wasz Marek i mój nowy sekretny pokój. Nadal jest tu trochę ciemno, ale... Pracujemy nad tym. Chyba teraz jest nas trójka. Niesamowite. Halo, jestem zajęty. Powiedziałem, że jestem zajęty. Zobaczmy, co zamierzałeś tym razem wnieść do celi. Nic? Nie. Nie! To niemożliwe. Szefie! Spokojnie, oficerze. Przyszedłem zobaczyć, co tam. O, ja też oglądam ten stream. Szefie, nie sądzę, że to jest to, co myślisz. Tajny pokój! Tak, będzie cudownie. Jest tu całkiem dużo miejsca. Jest ciepło i dołożymy wszelkich starań, aby było też przytulnie. O, potrzebujemy jeszcze drzwi. To nasze więzienie! Zrobili wykop! Musimy ich powstrzymać! Już! Hej, kopacze! Uwaga, szefie! Oni wciąż tam są! Coś jest nie tak, panie Walker? Włącz latarkę! Wyłaźcie stamtąd! Ale już! Ale dlaczego? Robimy tylko sekretny pokój, nic więcej! Dobra, dobra! Kochani, mamy nadzieję, że podobał wam się ten stream. Nie zapomnijcie o napiwkach. Muszę jeszcze zamontować drzwi. Żadnych drzwi, Radnor. Nie spodziewałem się tego po tobie, Steffi. Zrobiłaś wykop we własnym więzieniu. No, no, no. Teraz zaklejcie tę dziurę. Dlaczego są tacy podli? Nie zamierzaliśmy uciec. Kocham moją pracę. Jestem takim dobrym pracownikiem. O, szef dzwoni. Tak, chwileczkę. Proszę bardzo. Dzień dobry, proszę pana. Pozdrowienia, Walker. Postanowiliśmy zorganizować konkurs na najlepszą skrytkę wśród wszystkich więzień Trum-Trum stanu. Finał jest jutro. Tak, proszę pana. Robi się. Pospiesz się. Cóż, zrobiliśmy całkiem duży tunel. Przepraszam za pokój, ale wymyślimy coś innego. Tylko spróbuj. O, szef Walker tu jest. O, mam nadzieję, że jeszcze mamy czas. Przestańcie, stójcie. Odkopcie to. Musimy wygrać konkurs. Zaraz zrozumiecie. Proszę, widzicie? Nie, nie ma mowy. A teraz, jeśli wygramy konkurs, uwolnię was wszystkich. Naprawdę? Do usług, proszę pana. Następnym razem sam to wypełni. Och, nie zawiedźcie mnie, kochani. Ale szefie, a co jeśli po prostu uciekną? Będę musiał ich łapać. Gratulacje, Franek. Twój sekretny pokój jest najlepszy w stanie. Przyjaciele, słyszeliście to? Wygraliśmy! Twoje więzienie zasłużyło na to zwycięstwo. Dzięki, szefie. Chętnie służymy naszemu państwu. Mówiłem, jestem świetnym pracownikiem.
Drużyno, za mną! Ukończyliście zadanie! Dlatego, tak jak obiecałem, ułaskawiam was. Nie mogę w to uwierzyć! Jesteśmy wolni! Co za wzruszająca chwila! Ale co to znaczy? Myślałem, że zostanę policjantem! Steph i Marek, mam dla was jeszcze jedną rzecz. To bilety na Seszele. Odpocznijcie! Szefie, zróbmy sobie zdjęcie na pamiątkę! Kochanie, powiedz sekretny pokój! Mamy to! Ach, jaka z nich słodka para! Dziękuję, naczelniku! Wszystkiego najlepszego dla pana i pana więzienia! Gratulacje, Jet! Za co? Straciłem pracę! Nie do końca! Dokument ułaskawienia pozwolił mi oficjalnie uczynić cię policjantem. Przyjaciele, podobała wam się nasza historia? To dajcie nam kciuk w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Miło mi służyć dla Trumoki Toki.